Buongiorno. Ten rok jest słaby, jeśli chodzi o rakiety. I mówi to osoba, która uwielbia strzelać z rakiet. Jest słabo. Znaczy, nie ma lipy, nie jest najgorzej, ale jest, jak to się mówi, w skali od 1 do 10, to jest takie 7. Czyli jest dość dobrze dla wszystkich innych osób, oprócz mnie, bo ja to wiecie, że jestem miłośnik rakiet i mnie zadowolić, to jest bardzo trudno, ze względu na to, że no ja lubię rakiety, uwielbiam rakiety i no mało jest rakiet w tym roku, które, jak to się mówi, walą topkę, dziesiątki, jedenastki, to już w tym roku zapomnij. Tam parę, może z 2 dziewiątki były, chyba 1 dziesiątka. I tak to w tym roku to jest lipa. Do lat poprzednich, kiedy tam, kurde, tak, tak było z rakietami, to w tym roku jest, no niestety, to średnio, no średnio, dla mnie średnio, no. Nie ma aż takich mega mocnych rakiet, no bardzo fajne rakiety to są te od Pyromaxa, te kuliste, te robią robotę. No, dlatego rakieto wszelki, no jeszcze od Jorge są Stardusty. Stardusty też robią robotę, też to są rakietoszelki, ale Stardusty to są stare rakiety, ale podbiłem serduszkę. Więc tak jak powiedziałem, mało jest takich mega dobrych rakiet. Dlatego z pomocą przychodzi nam tutaj Pyro Moravia zestaw Atlantis. Kod produktu RS95-001-20. I za taki zestawik, gdzie mamy 4 rakiety szelkowe, 3 rakiety normalne, trzeba zapłacić około 160 zł. Czy to dużo, czy to mało? Wiadomo, tanio było kiedyś, zawsze może być drożej. Gramaturka 480 gram neku, czyli naprawdę dość sporo, chociaż co do neku, to tam czasami wiecie, no Chińczykowie jak się sypnie, to Chińczyk wszystko napisze. Bo czasami spotykałem się z rakietami, które miały teoretycznie 20 gram neku i robiły mega rozpierdziel na niebie, a czasami miałem rakiety, które miały 75 gram neku i było pu. Więc ja się nauczyłem. Dopóki nie przestrzelę, to wiecie. Tu można wszystko napisać, naprawdę można, papier wszystko przyjmie. Nie chcę mówić, które rakiety były dobre, które były złe, bo po prostu nie chcę porównywać tutaj 3 różnych importerów, bo tu jest jeden importer, którego nie bierzemy pod uwagę. Jeden importer, który naprawdę ma rakiety 20-gramowe, które rozpierdzielają system. Jest drugi importer, który ma rakiety po 75, po 100 gram neku i strzelają jak latające patyki. Więc przestrzelamy, zobaczymy. Gramaturę wam podam, rok produkcji 2023. Zobaczmy teraz, jak te rakiety wyglądają, jeśli chodzi o jakość wykonania. Taki unboxing, nieduży. No, na pierwszy rzut oka rakietki wyglądają dość dobrze. Weźmiemy sobie pierwszą rakietę pszczelkową. No, tutaj powiem wam, jakość wykonania niczego sobie, bym powiedział, że taki dobry z plusem. Gramatura 75 gram neku, kategoria F2, nawet mamy efekt Brocade Crown to Silver. Jest efekcik, cypelek. O, dość dobrze się ściąga. Chyba rakieta będzie miała ogon. Zobaczymy kolejną rakietę. Nic nie lata, nic nie trzeszczy, 75 gram. Brocade Crown to Green. Ty, tu same brokatowe korony są. Brokatowa korona, tylko różnią się gwiazdkami. O, brokatowa korona, jak jest dobrze zrobiona, to robi klepot. No, chyba autentyczna szeleczka. No będą miały ogonki. Będą miały srebrne ogonki. No, natomiast te rakiety, no to tutaj jakość wykonania to jest taka do sąsiada. Trochę taka zbieżność ich siada, nie? Ale co tam jest w środku, tego nie wiem. Gramatura 60 gram neku. Nie mogę pokazywać, żeby potem nie było, że... Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze, panie Bobrze. Tak jest. Tylko tutaj jakość wykonania, no... Szelkowa jest dość dobrze wykonana, te takie, no... Tutaj się Chińczyk tak średnio postarał, ale to... Wiecie, nie ma lipy. Tu bym powiedział, że to jest taka, no, dobry z minusem. Ale też nic nie lata, nic nie trzeszczy, w miarę stabilnie to wszystko wygląda. 60 gram neku, no zobaczmy. Dobra, w wolnej chwili zapraszam was na mój kanał dodatkowy. Machony bez spinek.
O, tam vlogaski, nie vlogaski, też trochę fajerwerku rzucam. Więc warto, link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was także na mojego Instagrama mahony69 oraz do sklepu pirohit.pl na zakupy. Bo to już jest ostatni dzwonek, żeby zrobić zakupy. Zakupy, bo lada dzień zamykają sklepik i się otwierają dyskonty, więc seria z dyskontów będzie jak najbardziej. Szybka porada, cypelki radzę sobie ściągnąć w domu, tak jak ja to teraz robię, ze względów, jak to się mówi, ze względów, o kurde, ze względów środowiskowych, czyli jak ja sobie teraz elegancko, kulturalnie, o kurde, w czerwonej to siedzi, grzecznie, kulturalnie ściągnę, to później po pierwsze szybciej odpalam, więc dla mnie dla testera no to ja się nie muszę męczyć, ściągać tego tamtego, tylko wkładam, odpalam, wkładam, odpalam, wkładam, odpalam. Z drugiej strony gdzieś zawsze jakiś cypelek zostanie i potem jest multum śmieci i potem chodzą pogłoski, że ci od fajwersów to są brudacy, śmieciarze i w ogóle tak po prostu te cypelki do żółtego woreczka i dziękuję, do widzenia. I pamiętajcie, a do zestawu jest dorzucona rurka, to jest bardzo ważne, jest dorzucona rurka, ale teraz pytanie za milion dolarów, jak wbić rurkę, kiedy zmarznięta ziemia, bo w tym roku, kiedy ja ten odcinek nagrywam, to jest początek grudnia, jest zimno, jest mróz. Ja mam trójnoga, z trójnoga puszczam rakiety, kto mnie obserwuje, ten wiedział wcześniej jak kupić, ale w tym przypadku teraz co zrobić. Więc najlepszą odpowiedzią, co tutaj zrobić, no to jakoś przymocować tą rurkę, żeby się rureczka nie wywróciła. Jest tutaj. Żeby się rurka nie wywróciła z rakietą. Czyli przypuszczam, że opcja trytyteczka, jakiś słupeczek, słupeczek, nie wiem, nawet kawałek jakiegoś harmezia grubego, żeby to po prostu przyczepić, żeby leciało. I pamiętajcie, jak puszczacie rakiety, pamiętajcie, to co się zbije, musi też spaść. Kijek jest jako stabilizator, kijek służy jako stabilizator do rakiety, więc im krótszy kijek, tym rakieta staje się mniej stabilna, nie popadajmy w skrajności, tutaj mamy taki specjalny długi kijak, żeby ta rakieta poszła ładnie wysoko prosto, ale jeśli odpalilibyśmy z takim kijkiem, ta rakieta też pójdzie do góry, ale jeśli odpalimy z takim kijkiem, to rakieta do góry nie pójdzie, będzie latała wszędzie, byle nie do góry. Tak jest, więc też na to bierzcie uwagę, że to jest kijek, służy jako stabilizator do rakiety, żeby pionowo leciała. Im krótszy, tym rakieta jest mniej stabilna. Jak jest bardzo krótki, to już w ogóle jest kamikadze, boski wiatr. I kolejna sprawa, ten kijek spada. To po prostu ulega biodegradacji w powietrzu. Spadnie silnik i spadnie to razem. Więc róbcie tak, żeby ten kijaszek na nikogo nie spadł, ani nie wbił się komuś w samochód, czyli jak odpalacie gdzieś w mieście, to celujcie bardziej w park albo gdzieś nad jakąś wodę, żeby ten kijek w wodę się po prostu wbił dla bezpieczeństwa. Ja takich problemów nie mam na wsi, więc zresztą wychodzę z takiego założenia, że ci w miastach mniej strzelają statystycznie ze względu na to, że nie mają gdzie albo się boją. Więc ja mogę Wam poradzić tak, kupcie sobie fajerwerki, weźcie jakiegoś znajomego z samochodem i pojedźcie po prostu dosłownie kawałeczek za miasto, gdzie jest jakieś poletko. Dziękuję, do widzenia, Wiśta, Białopórk, gaz. I Grażyna z pierwszego piętra nie będzie płakała, że jej petardy pod krową puszczać. To jest taka moja sugestia. Dobra, kończ gruby, lecimy, sprawdźmy co potrafią. Wieś, panie Atlantis, fioletowa najpierw. Alejandro, Alejandro. O, stojaczek się przydaje na mróz, nie ma lipy. A później go przez folijkę się zabiera, bo jest cały ufajdolony. Ale... ale poszła daleko. O. Efekt ładny, ale jak ona daleko poleciała. Poszła ładnie wysoko. Czuło... dla mnie tam poszła. Za wysoko, wyżej niż bazuka poleciała. Wy tego nawet nie jesteście w stanie, możecie sobie nawet odliczać ile to leci. Ale wpyte daleko. Green. Green. Czyli silniki bardzo dobre, stracony potencjał, czyli można byłoby tam towaru dodać. Fajnie się ten efekcik zapali zielony. O, kijek spada. Puh. Dobra. Dawaj czerwoną teraz.
Nie, no efekt mają ładny, gęściutki. O. Dość długo się utrzymuje. Tylko no ten minus, że lecą bardzo wysoko, przez co ten efekt jest mały. O, ta trochę niżej. O. Dość głośny i fajnie, fajnie to ten. Brokatowa koronka i te gwiazdeczki. Dobra, zielona. Alejandro. Stojaczek robi robotę. Więc tamte rakietki, bardzo fajne, zasługują na takie ustawienie. Ole, poszła, jeb! To samo co tamta ostatnia. Tak. Tylko one mają wpyte mocne silniki, one tak daleko lecą. Ty, aż mnie kusi jedną odpalić, chociaż nie jest. Tak by się puściło w miarę pionowo po tym polu długim. Ale jest, wiesz, jest mróz i ta trawa jest sucha. I ktoś by powiedział, ha, w zimę pożar łąki, no jest możliwe. Ale idzie ładnie. Ta poszła bardzo wysoko. Ja przypuszczam, że z góry Kalwarii to widzieli ją bezspokojnie. Ta poszła bardzo wysoko. No, powiem wam tak, no, rakiety, jeśli chodzi o efekty, jest prima sort, ale... Ale pierwszy raz takie silniki spotkałem. No tak dopieszczone silniki, takie mocne. A wyobraź sobie teraz ten silnik doczepić do tego samolociku, co kiedyś puszczaliśmy, pamiętasz? No. Ale by poleciał. Ale... Ładno. Tak, to ładne są. Rakiety są naprawdę, można im dać ocenę 9 na 10, tylko przez ten mocny silnik, przez to, że one lecą mega wysoko, one się wydają malutkie. Bo one na huragan są. I ostatnia. Kurde. Rakiety naprawdę sztosiwo. Tylko no, ten silnik jest taki, że... Ale poszło. O. O. Ładna. Jak ta trochę niżej dziabnęła, no to jest zupełnie inne. Więc powiem ci, zestawik bardzo fajny, zasługuje na takie 8 z plusem wytycznie. Tylko te silniki tylko wysoko strasznie. Strasznie wysoko lecą. No to tyle. Trzymajcie się ciepło i na razie.